Najbardziej rozpowszechnione w naszej kulturze są tradycje związane z Bożym Narodzeniem i świętami wielkanocnymi. Mają one wiele cech wspólnych, gdyż podkreślają nasz narodowy charakter, naszą polską gościnność, serdeczność i głęboką pobożność. Pragniemy serdecznie powitać Państwa na dzisiejszej uroczystości z okazji Świąt Wielkiej Nocy i zaprosić do obejrzenia programu artystycznego opowiadającego o tradycjach wielkanocnych. Witajcie widzowie mili, cieszymy się, żeście tu przybyli. Chcemy, żeby to spotkanie w pamięci zostało i o polskich wielkanocnych zwyczajach wam przypominało. Zwyczaje związane z obchodami świąt wielkanocnych rozpoczynają się od niedzieli palmowej. Dawniej ludzie witali Chrystusa gałązkami palmowymi, a dzisiaj my na pamiątkę tego wydarzenia idziemy do kościoła z kolorowymi palmami zrobionymi z gałązek wierzbowych, suszonych kwiatów, i bibuły i traw. Podobno palmy miały zapewnić dobre plony. Gospodyni wkładały je za obraz i przechowywały do następnej niedzieli palmowej. Był także zwyczaj połykania bazi wierzbowych oraz chłostania się palmami, co miało zapobiec różnym chorobom. To są palmy przespaniałe, zrobione z wierzbowych gałązek, z suszonych kwiatów i wstążek. Dajemy wam te palmy w darze, bo tak stary zwykle każe. Bo dawno temu wierzono, że palmy złą mocą odgonią. Tydzień poprzedzający święta wielkanocne nazywa się Wielkim Tygodniem. Jego dni wróżą pogodą na cały rok. Mówiło się, że jaka wielka środa, taka będzie wiosna, jaki wielki czwartek, takie będzie lato. Wielki Piątek wróżył pogodą na żniwa i wykopki. Z nim związane są przysłowia. Wielki Piątek, dobry siewu początek. Jeżeli Wielki Piątek kropi, radujcie się chłopi. Wielki Piątek jasno, to w stodole ciasno. W Wielki Czwartek robiono wielkanocne wypieki. Podobno przez cały czas pieczenia gospodyni nie mogła usiąść, żeby ciasto pięknie wyrosło i nie wyszedł za kalec. Pieczono babę z rodzynkami i kruche mazurki. W Wielki Piątek obowiązywał post i nie można było jeść potraw mięsnych. Przygotowywano pisanki, które były ozdabiane różnymi technikami. Malowane woskiem, gotowane w łupinach cebuli i źdźbłach traw, oklejane sitowym i kolorowymi włóczkami. W złociste słoneczka, gwiazdeczki na niebie, zrobią pisaneczkę, mamusiu, dla ciebie. A dla mego taty wymaluję kurka, będzie miał tęczowo malowane piórka. Dla babci i dziadka też piękne pisanki oplecione w koło, w kolorowe wianki. Pisanka dla brata cała w żółte plamy, to stado kurczątek obok swojej mamy. Wielką sobotę we wszystkich kościołach święcono pokarmy. W koszyczku nie mogło zabraknąć pisanek, symbolu nowego życia, chleba, podstawowego pokarmu człowieka, chrzanu i soli, które miały chronić przed zepsuciem, borowiny, symbolu wiosny, kiełbasy, symbolu obfitości oraz baranka, symbolu wolności. Po powrocie z kościoła był zwyczaj obchodzenia domu dookoła 3 razy, żeby się darzyło i nie zabrakło przez cały rok jedzenia. Nasz koszyczek będzie piękny, wszystko tam włożymy. Kilka jajek, chrzan skrobany, trochę soli, kromkę chleba.
baranek cukrowany, jeszcze pędko kiełbaski, do ozdoby barwinka, listeczki. W kościele się nie będą wstydzić chłopcy i dzieweczki. A czy wiecie, co się działo w poniedziałkowy ranek? Poniedziałek to drugi dzień świąt, zwany Ślingusem Dyngusem lub Planym Poniedziałkiem. W tym dniu już od świtu było słychać krzyki, odgłosy gonitw i ucieczki. To chłopcy zakradali się z wiadrami wody i oblewali dziewczęta. Z czasem zwyczaj ten zmienił się w zabawę. Ślingus Dyngus na uciechę z wiadra wody leje. Ze śmiechem, jak nie z wiadra, to ze dzbana. Ślingus Dyngus już od rana. Staropolski to obyczaj, żebyś wiedział i nie krzyczał. Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita, słońca blasku. Idzie ta miłość, rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody. Zielony każdy, z wiosną gra. Już zima poszła, spać za morza. A w naszych sercach radość tak. Kolorowe pstępki, w życiu malowane. Cukierkowy baranek ma złociste różki, pilnuje pisanek na łące z rzeżuszki. A gdy nikt nie patrzy, chorągiewką buja i cichutko beczy święta, aleluja! Wczesnym rankiem, w niedzielę wielkanocną i dawniej, i dziś idzie się do kościoła na rezurekcję. Po uroczystej mszy zasiada się w swoich domach do wielkanocnego stołu i dzielimy się święconką. Dawniej gospodarze po południu wychodzili z drewnianym krzyżykiem, palmą, wodą święconą i szli poświęcić swoje pola. Miało to zapewnić dobre, obfite zbiory i zabezpieczyć pola przed suszą, burzami i gradobiciem. Nasz tu wielkanocny, haftowany w kwiaty, borówkowej zieleni, listeczków skrzydlatych. Lukrowana baba rozpycha się na nim, a przy babie mazurek owoce przybrany. Wielka radość w sercu, gdy stąpasz po świecie kwitnącym kobietom. Na stole pisanki pięknie malowane, przy drzewie tam cukrowy baranek, warzywa z omiku, ciasta i wędliny. Wielkie spotkanie rodziny. Wielkanocne obyczaje teraz chyba znacie. O nich pamiętajcie i z nimi wzrastajcie. Piękna i rodzinna jest polska Wielkanoc, a każdy jej obyczaj ma magiczną moc. Za uwagę ślicznie dziękujemy, zdrowie, szczęścia wszystkim winszujemy. Niechaj nadchodzące święta wielkanocne będą ciepłe i radosne.